Cześć, jestem Skover i witam Was w karierze menedżera FIFA 22. Na razie mam tą wersję 10-godzinną, tą wersję próbną, ale zobaczymy. Może się pokuszę o zakup. Nie grałem jeszcze w karierę tutaj, więc będzie to pierwszy zapis. Bierzemy kogokolwiek, nie tracimy czasu na... na pierdoły, na wygląd i tak dalej, bo to szkoda. Przy tym siedzieć zbyt dużo. No ja tak myślałem nad tym, jaki klub wziąć. No i jak chyba widzicie po miniaturce, zdecydowałem się, że wezmę klub VSV Mainz. Dobra, może być tak. Zostawiamy tak jak jest. Dobra, niech będzie tak jak jest. Ostatnia kariera pojawiła się chyba w FIFA 18 na tym kanale. Jak pamiętam, czyli bardzo, bardzo dawno temu. Na razie weźmiemy prawdziwy klub. Kiedyś może stworzę swój własny, ale na razie bierzemy prawdziwy klub. Idziemy do Niemiec. I bierzemy VSV Mainz. VSV Mainz. Rok założenia 1905. Największymi legendami klubu są Marco Rose oraz Jürgen Klopp, który w latach 1990 do 2001 był piłkarzem tego klubu, od 2001 do 2008 trenerem. Najlepszy strzelec to Michael Turk z 64 trafieniami. Największe osiągnięcia klubu w lidze, piąte miejsce w sezonie 2017-2018, natomiast w europejskich pucharach zajęli trzecie miejsce w fazie grupowej Ligi Europy w sezonie 2016-2017. Dobra, ustalamy tutaj Ultimate, 6 minut, nie grałem jeszcze, jeden mecz tylko grałem w tej grze, więc w sumie nie wiem jak będzie, no ale zostawię ten Ultimate, ewentualnie zmniejszę. Wyłączono, okienko może być, surowy styl negocjacji, europejskie puchary, i tak nas nie ma, więc bez różnicy, dalej. No i na pewno celem tej kariery będzie oczywiście zająć miejsce w czwórce, awansować nawet do Ligi Europy. Mainz przede wszystkim na początku nie spaść. Może nawet wygrać Bundesligę, może nawet wygrać europejskie puchary. No, kto wie, zobaczymy ile się uda zrobić. No i mam nadzieję, że ta karierka Wam się spodoba i staniecie na dłużej, bo nie wiem jak to wyjdzie z częstotliwością filmu, ale postaram się tak średnio wrzucać koło jednego na tydzień, półtora, jakoś tak. Zobaczymy, będzie w zależności od czasu. O, niech będzie jedynka, żeby mi marnować tam. No. Dobra. Meine Damen und Herren, hier ist der neue Trainer. Nowe animacje już widać. Prezentacja nasza. Trenera Mainz. No i bierzemy puchar. Bierzemy puchar. Gdzie to jest? W jakim kraju to jest? Jest pokazane gdzieś? Nie ma chyba. Ale można się domyślić patrząc na drużyny. Więc ja bym bardziej gdzieś pojechał. O, Szwajcaria. Anglia, no bardziej w te rejony niż gdzieś indziej, więc w sumie weźmiemy za 4 miliony, ale za to będziemy grać blisko, nie będziemy jeździć gdzieś nie wiadomo gdzie. Zobaczmy na kadrę, centrala składu, na pewno nie będę tutaj robił jakieś bardzo realistyczne transfery, bo w zasadzie nie wiem jakie transfery robi VSV Mainz, ale na pewno nie będą też jakoś bardzo odbiegały z rzeczywistości, nie będę, nie wiem, kupował jakichś tam nie wiadomo jakich piłkarzy, tylko tak dość rozumiem, ten Mateta wypożyczony, można było go ściągnąć z powrotem, nie wiem, na razie, ale zobaczmy kto tutaj jest w kadrze, bramkarze, do góry, dobra, centner, 26 lat, no na pewno zostanie, to nie ma innej opcji, ten Dachmann również, bo 23 lata to
młody wiek, więc spokojnie, jako zmiennik tego centnera, może nawet za niedługo go wygryzie ze składu, kto wie. Hanin i Rhys. No Rhys jest młodszy, jeszcze jest ten Lisegang. No ja bym się go pozbył. Dajmy go do listy transferowej, choć wątpię, że kogo będą chcieli kupić. Tego do listy wypożyczeń i tego też do listy wypożyczeń, nawet do transferowej, bo no jest już troszeczkę w wieku takim, że niewiele wzrośnie mu ten overall. No dobra, dalej. Lukoki. To jest lewa obrona. Lewa obrona, Lukoki. 71 oceny ogólnej. Może grać na lewej pomocy, na cele. Zobaczymy, jaką formację gramy ogółem, bo nie spojrzałem i jak to będzie wszystko wyglądało. Czy zostawimy go na lewej obronie, czy przekształcę na lewego pomocnika, albo cofnie tego lewego skrzydłowego. Nie wiem, jaką będę formację grał, zaraz się okaże, ale jest naszym piłkarzem, więc dobrze, na nim na pewno można go zostawić. Arona to samo. Dwóch lewych obrońców widzę. Ten jest wypożyczony w Rostoku. Nie, środkowy obrońcy. Sandczust. Na pewno jeden z podstawowych takich środkowych obrońców, na którego trzeba stawiać zdecydowanie. No i Stefan Bell, troszeczkę starszy, ale no taki zmiennik solidny. To nie jest tak źle. Niakate i Sandczust. Na pewno to jest ta dwójka, która będzie ta podstawowa. Tą podstawową dwójką jest jeszcze Aleksander Hak. Na sporo widzę tych środkowych obrońców. Jest Nemet. Nawet ten Bell nie wiem, czy jest potrzebny. Ja go dodam do listy transferowej, bo w takim wypadku, skoro mamy 3, 4, 5 środkowych obrońców, tym no, młodszych od Bella, no to na razie można go dać do listy transferowej. Zobaczymy, jakie oferty za niego będą. Widmer też zostaje. Brosiński. CPS. No wiem, że to jest legenda zespołu, więc na pewno gra już tyle lat, więc myślę, że zostanie u nas do końca kariery. Kontrakt wygasa za 12 miesięcy, więc będę musiał go przedłużyć, ale jeszcze jest trochę czasu. Kor, Fürstner, Staż. Nie wiem, zostawiam na razie. Jest Fürstner, 33 lata ten chłopak. To jest list transferowy, no jeszcze jeśli można zarobić, to najlepiej zarobić. 33 lata, tak niski overall, no to raczej nie widzę przyszłości w tym zawodniku. Anton Stach. Okej, Stacha zostawiamy, bo Stach jest dobry, to Stacha zostawiamy. Tauner nie wygląda tak, żeby miał ten solidny, dajmy go do listy wypożyczeń. Edinson Fernandez, Papela. Listy wypożyczeń. Raczej to nie są piłkarze, którzy mnie będą interesować. Lee Chasung. No, może zostać spokojnie. Kevin Stygger tak samo i Barreiro Martins też mogą zostać. Zostaną bez problemu. Tutaj też do listy wypożyczeń. Boetius. Zdecydowanie będzie musiał zostać, jeszcze będą musiał z nim przedłużyć kontrakt później. Paul Nebel. Niby 18 lat, ale jednak to wypożyczenie jednak dobrze zrobi. Tylko już dałem do wypożyczenia Mizuta. Tutaj do listy wypożyczeń. Bobby Sen do listy wypożyczeń. Adam Szoloj. To jest legenda, więc on raczej tutaj zostanie. Chociaż ja bym najchętniej za niego chciał zarobić. Burkhardt. Jest Burkhardt. Jest Onisivo. Nie siło chyba się czyta. Tego Mataty bym ściągnął, a Adama Szoloja bym sprzedał po prostu. Szoloja sprzedać, a tego Matety z wypożyczenia z Crystal Palace z powrotem ściągnąłem do nas, bo to byłoby to byłby plus. Więc 242 tysiące euro. Ściągam go z powrotem do Mainz. No jak to patrzę, to chyba nie mamy zbytnio braków. Nie wiem, nie widziałem. Na prawie broni mamy chyba tylko tych dwóch, Brosińskiego i tego drugiego, dobra, ja wiem jak się gra. To też wiem jak się robi. Zobaczmy na kadrę. Sobie ustawię to nominalnie. Rupil, Bobizen. Ja to zawsze ustawiam. Hanin. Rupil, Mizuta. Roche. Papela.
Okej. Dobra, rozumiem, sobie to ustawię. Musimy skład nominalny. Piątka. Może Mainz tak gra. Ja raczej nie jestem zwolennikiem grania piątką z tyłu, więc spróbujemy może. Tutaj nie widziałem za bardzo, żeby były skrzydła. Lewa, prawa, pomocna jest ten Nebel, ale to jest raczej nie bardzo, więc będę się chyba starał ich unikać. Więc wezmę sobie 4-2-3-1 wąsko, nie szeroko, tylko wąsko. No i na szpicy będzie grał ten Mateta, który został ściągnięty. Boetius, Burkhardt, no ty na pewno nie. Gdzie tu mamy kogoś jeszcze? Widzę, że nawet tutaj na tym SPO jest Stüger. Może grać na SPO. I ty nie możesz grać na SPO, ale jest ten Lee Chin-sung. Okej, jest Kor, jest Pereiro Martins. Dobra, jest fajnie. Niakate. Nie. Sand Just i Niakate. To jest ta dwójka środkowych obrońców, którzy będą dzielić i rządzić na boisku. Ostoją naszej defensywy będą. Centner w bramce. Widmar na prawej obronie. Lukoki na lewej. Czy tu potrzeba jakichś wielkich wzmocnień? To tak zbytnio nie widzę. No jest zmiennicy na SP. Jeśli o to chodzi, jest ten Stach. Jest też, no nie, tam raczej ci młodzi są piłkarze. Jest Hak i Bell na środek obrony, więc środek obrony mamy obstawiony. Brosiński na prawą stronę również jest obstawiony. Obstawiony na prawą stronę, więc spokojnie. Ten Ingvarsson może grać tutaj na SPO chyba? Może grać. O, będzie mu grać. Jest Aaron. Ja go dam na lewą obronę, a Molukoki będzie na ławce rezerwowych za Ingvardsena może. Na razie tak to będzie wyglądało. Jest też ten drugi środkowy obrońca. Środek obrony jest obstawiona, prawa strona jest obstawiona, lewa strona też jest obstawiona. Środek pola, no jest tylko ten Stach. Sprzedałby się ktoś do środka pola i jako ofensywny środkowy pomocnik. No i chyba tyle, bo napastnik jest Burkhardt. Jest też ten Ingvardsen, Szoloj. Unisiło jest przecież też. Więc dobra, to będzie tyle. Zobaczymy na... rozejrzymy się za iloma piłkarzami. Wraca z pożyczenia, to ten Mateta, którego wziąłem. Dobra, dobra, to jest nieważne. Zobaczymy też tych juniorów, kogo tam mamy ciekawego. Tu jest Grbaszyć. Nie wyglądasz jakoś tak mega, ale mogę cię zostawić. George Bailey, zwolnimy go, bo potencjał nie jest jakiś wybitny, tu też i tutaj też. A tej dwójce damy jakieś, tutaj rozwoje. Bramkarz, no i ten napastnik Samuelson dostanie szpicę. Tu przeważnie nie sprawdzam, bo to jest ten, nie wiem, po co w to weszło. Nie. Dobra. Z kim gramy te pierwsze mecze? Mamy te treningi, to te treningi to sobie zrobię. I zaraz do was wrócę. Dobra, wszystkie treningi zrobione na A. Tak więc jest ok. Nie wiem, czy będę następne robił, ale na razie pierwszy mecz mamy z West Bromwich Albion. Chris Kang coś się do nas odezwał. Ok. Co to masz? Cieszę się, że został zrobiony na sprzedaż. Dobra, dobra, dobra. Sprawdzę możliwości, ty tak samo. Dobra, 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 powiem wam, że tylko sprawdzę możliwości, a tak naprawdę nie sprawdzę, tylko możliwości. No. I wcisnęło się, ok. Sprawdzę możliwości, tutaj tylko sprawdzę możliwości i niaka T. Wita nas, dobra, razem wiele zdziałamy. To niech będzie, dobra.
Nie na po pierwszy mecz. Pierwsze spotkanie z West Bromwich Albion. Na to spotkanie z West Bromwich Albion wyjdziemy z składem trochę innym. Tutaj dam szansę Stachowi. Na lewej stronie będzie grał Lukoki. W bramce niech sobie postoi Dagman. Skoro to są mecze przedsezonowe, to żeby tam, co po niektórzy zawodnicy dostali szansę, ten Brosiński na tej prawej stronie. Chyba będą musiał zmienić na prawą obronę. No i może niech będzie za Matetę. Niech tutaj dostanie tą szansę, dam Szoloi, póki jest jeszcze w tym zespole. Tutaj nie widzę nikogo, kto by mógł się nadać. Dobra, zagramy w ten sposób. Środek obrony niezmienny, zobaczymy. Szybka symulacja. Nie skończy. 3 do 2 przegrywamy z West Bromwich, a więc no, debiut nie najlepszy, choć to dopiero są przygotowawczy. Adam Szoloi strzela bramkę. O, pytanie, czy on nie chce czegoś udowodnić, że jednak na ten że się nie nadaje na tą sprzedaż i chce zostać. Ale jest oferta transferu za Adama Szoloja. Dobra, dobra, wiem jak to działa. VfB Stuttgart za 1 200 000 euro chcą go od nas zakupić. No dobra. To spróbujemy tutaj ponegocjować ze Stuttgartem. Zobaczymy jak wyglądają te nowe animacje. Negocjowania. O, widać, że lepiej to wygląda. Zaczynajmy. No, fajnie. Fajnie, fajnie. Rozmawiają sobie panowie. Krzele może wydać 1 200 000 euro. No, ja 1 200 000 nie chciałbym. Ja bym chciał troszeczkę więcej. Na przykład 1 600 000 euro. Czy jesteście w stanie takie pieniądze za niego zapłacić? Ja tak łatwo przekroczyłem swoje możliwości, czy może pan zejść na 1 300 000 euro. No, 1 300 000 euro może nie, ale 1,5 miliona to jest jak najbardziej, myślę, kwota, która by nas zadowalała, a nie chcę zgodzić na tą kwotę. 1 400 000 euro, może tak. Może taką kwotę chcieli włożyć. A więc jednak nie. Jednak nic z tego. Jednak nic z tego. A więc w Stuttgarcie nie będzie Szoloi gra, chociaż ja nie wiem, czy go w ogóle się teraz ponamyślę, zastanawiam, czy go zostawić tutaj w Bundeslidze, czy nie lepiej go sprzedać gdzieś poza Bundesligą, żeby nam bramek nie strzelał. Ale teraz kolejne spotkanie z AZ Alkmaar. Co tu jest, asystent? O! Tego nie było w poprzedniej FIFA, że asystent przypomina nam o tym, że jest sezon przygotowawczy i żebyśmy robili zmiany w składzie. No robię zmiany w składzie. Okej. Okay. Ale tego nie było. Jakaś nowość ma. Super. No dobra. Aha, bo tutaj teraz jest ten skład, co wcześniej nie zmieniłem. No dobra, niech będzie ten, co jest. Będę zmieniał po prostu tuż przed spotkaniem. Kolejne spotkanie z AZ Alkmaar. No i tutaj też zmienimy skład. No i damy szansę pograć innym zawodnikom. Jest Mateta. Niech on tutaj pogra. Za Stuttgarta sobie damy tutaj tego SN, gdzie on jest. Ingwarcena właśnie. Ty tutaj pograsz. Może nawet na środku. O, za Boetiusa Burkhardt. Okej. Okay. Na środku obrony Hak z tym młodym, nie z Belem, tylko z tym Nemetem, czymś tak. Widmer niech tym razem
On sobie zagra, niech z tej strony Aron zagra, Centner nie tym razem. Tym razem ten Riss niech stanie między słupkami. No i zamiast tego, no niech będzie ten, nie Lukoki, tylko Nebel na przykład. Dobra. No i w ten sposób zagramy z AZ Alkmaar, gramy na zasadzie symulacja. Zobaczymy, jak pójdzie. Wygrywam 1-0, Mateta, który dostał szansę, którego wróciłem z wypożyczenia, to strzela bramkę i bardzo dobrze. Wcześniej Adam Szolo i teraz Mateta, ci napastnicy chcą się pokazać, jak widać. No i zwycięstwo 1-0, jak to wygląda tam w tabeli. Jest trzecie miejsce na razie, zobaczymy. Czy będziemy wyżej, czy będziemy grać o większe pieniądze, czy jednak nic z tego. Oferta transferu Dachmena. Klub Salzburg wykazał zainteresowanie kupieniem naszego piłkarza. Dobra. Dachmen, no my nie chcieliśmy go sprzedawać za bardzo, bo on jest rezerwowym bramkarzem. 3800. Jest fajną ofertą, ale nic z tego nie przyjmujemy. Ofert za finał. Nie interesuje mnie to, żeby przyjmować oferty za tego zawodnika. A zawodnika w środku pola z Bundesligi, bo kogoś tam na zmianę by się przydało ściągnąć, pomocnik środkowy, bardziej ten SPO, jak już bym miał kogoś na zmianę wziąć. Bardziej ten SPO do 30 roku życia. Dobra, z Bundesligi kogoś. Podbierzemy kogoś, komuś. Batista Mayer. Dobra, niech go obserwują. Adamian. Amirino jest poza naszym zasięgiem zdecydowanie, bo to nie te pieniądze. Baumgartner, nie wiem jak wygląda, ale jego wartość na pewno nie pozwoli na to, by mogli się nim zainteresować. Jens Kastrop, zobaczmy tego zawodnika. Jeremy Duciak. Emil Forsberg, no na pewno nie. Lilian Eglow też wygląda fajnie. Taki młody Ekelenkamp. Tylko nie wiem, czy on nie będzie za drogi, no ale dobra, można go też poobserwować. Czytajczy Kamada, Fredrik Jensen, Michel Brink, Christopher Kunku. O! Tym zawodnikiem jestem zdecydowanie zainteresowany. Tani Olmo, Paulinho jest raczej niemożliwy. Gio Reyna tak samo. Dominik Szposzlaj również. Hannes Wolf też poza naszym zasięgiem przeważnie. Dobra, raczej wszyscy. Może ten Robin Hack jeszcze bym go sprawdził. Dobra, na SPO mamy wszystkich. No i tyle. Nie wiem, co działa. Wszystkich zawodników, których obserwuję, którymi ja jestem zainteresowany. Zobaczymy, ile dani zawodnicy kosztują i czy będziemy mogli ich ściągnąć, jaki mają potencjał i w ogóle. Wszyscy mogą grać na SPO, na SP w większości, więc jest ok. Tych zawodników niech skauci obserwują. A my jedziemy dalej, ten nikt zrobi kiedy indziej, na razie. Chcę kolejne spotkanie towarzyskie z SV Werder Bremen, która gra w drugiej Bundeslidze. Ok. No i znowu zmiany na pewno na ten mecz. Mateta tym razem nie będzie. Tym razem Onisiło na szpicy. Boetius nie. Niech będzie. A na bramce teraz sobie stanie jednak Centner, bo nie wiem, czy awansujemy, czy nie. Więc niech on idzie sąd czust. Nie wiem, czy Niakate nie wzrósł overall. Jedno wyżej. Pewnie nie jestem. Ten Bell tym razem sobie pogra. Tutaj Tower, z tej strony Fürstner,
Tutaj nie. Na prawej obronie nie widzę, żeby tutaj ktoś inny mógł grać. Lukoki tym razem może. Za Sztygera. Mizuta niech sobie też pogra. Kto tam jeszcze nie grał? Za bardzo. Ciebie nie widziałem. I... Dobra, wszystko. Rupil może ewentualnie jeszcze niech tutaj pogra. No i młody skład z Onisiwo tylko na szpicy. Mateta może niech odpocznie. Na jego miejsce na ławce sobie Burkard usiądzie. No i... Ci młodzi, Papela i inni tacy. Dobra, Sanchez też odpocznie. Szybka symulacja i zobaczymy, jak pójdzie z połowy. No przegrywamy 2-1. Onisiwo strzela, tak jak mówię ci napastnicy. Najpierw Adam Szoloi, teraz później Mateta, teraz Onisiwo. No, widać, że trójka napastników pokazuje, że chce grać. Jest głodna gry. Jest głodna gry, a mamy kolejną ofertę transferową za Adama Szoloja. Nagroda z turnieju 800 tysięcy, odpadamy w tym turnieju. Nie udało się wygrać drugiego spotkania, a tutaj Adam Szoloj i on 250 tysięcy. Ja może jednak zaakceptuję tę ofertę, bo jednak no tam wprawdzie oni oferowali również 1200 tysięcy, 1300 później, ale no jednak nie będę się kłócił o te parę tysięcy, a może to będzie jedyna oferta, a poza tym jest to w Turcji, więc do drużyny tureckiej niech przejdą. Tam jak się nie mylę, w tym drużynie sezon temu czy dwa grał Artur Sobiech chyba. Tak więc tam sobie teraz przejdzie Adam Szoloj. To w sumie nawet całkiem niezły transfer jak na turecki klub. A oferta wypożyczenia Towera, ale to jest z możliwością pierwokupu. No okej. Okay. Negocjujemy tą możliwość pierwokupu. Dobra. Akceptuję. Roczne wypożyczenie, no dobra. Ile nam chcecie dać za niego? Dobra, super, będzie więcej płacić. To jest dobry deal. No, prawie dobra, bo 900 tysięcy euro, ja bym tak chciał za tego Niklasa Towera, prawie 1 000 000 euro. Okej, okay. Super, dogadaliśmy się, kapitalnie. Prawdziwa ma klauzulę 2 miliony, ale jak się dogadaliśmy za tyle pieniędzy, mi tak ten zawodnik potrzebny nie jest, a zawsze lepiej jakiś tam milion przytulić niż nie więc nic. No dobra. Jestem przygotowany, czy mamy za nami. Ja jeszcze się zastanowię, jakie transfery porobić i w ogóle. A na dziś to byłoby tyle. Zostawcie łapkę, zostawcie suba, być na bieżąco. Do następnego razu, do następnego odcinka. Mam nadzieję, że... Zostawcie też komentarz, może jakieś propozycje transferów. Do następnego razu, trzymajcie się, cześć.